Dziś siedzicie tutaj razem nieprzypadkowo. Wiem, że łączy was jakaś bliższa relacja, co było dla nas ogromnym zaskoczeniem. No i właśnie, pytanie, jak to w ogóle się stało, że wy gdzieś tam się do siebie zbliżyliście? Dla nas też to było ogromnym zaskoczeniem, może tak. Jak się to zaczęło, my sami nie wiemy. Totalne zaskoczenie. Na pewno było to, że ja podeszłam do niego kiedyś tam z tym immunitetem w trakcie programu, więc to był początek początków. Mieliście się ku sobie od razu? Może nie od razu jak wszedłem, ale od razu gdy byliśmy w parze, to coś tam zaiskrzyło. No potem nas rozbili grą w kamyczki i gdzieś tam się to rozeszło w programie, ale ważne, że po programie jakoś to się rozwinęło. Przypomnijmy, widzą, że wy z Panamy wróciliście w lutym. No właśnie, czy to wtedy już się gdzieś od razu po programie zaczęło, czy może gdzieś tam teraz wiosna i tak dalej? To jest totalnie świeże, bo my wróciliśmy z Panamy 1 marca dokładnie, a taka bliższa relacja to były moje urodziny, czyli kwiecień, więc totalnie na świeżo. Kasper był w twoim typie? Tak jak pomyślisz sobie teraz o tych pierwszych wrażeniach? Nie, on w ogóle nie był w moim typie, w sensie dlatego to jest takie dziwne, bo ja deklarowałam swój typ jako chudy, wysoki blondyn, powtarzałam to milion razy. Jak on wszedł do programu, to po prostu powiedziałam, że mnie onieśmiela, no i tak zostało. Kasper, a co ty sobie pomyślałeś teraz, gdy nawet oglądałeś te odcinki w telewizji o Laurze? Co pomyślałem o Laurze? Zależy kiedy. Pierwsze wrażenie, a zaraz przejdziemy, jak jest teraz. Pierwsze wrażenie, jak zobaczyłem w telewizji, szczerze nawet nie pamiętam, nie skupiłem się na tym, co było w telewizji, jakby wiem, jakie miałem pierwsze wrażenie, gdy my się zaczęliśmy poznawać. A już wtedy zrobiła na mnie duże wrażenie i mówiłem już nawet jej wtedy, że się czułem super w tej parze i że to była chyba moja najlepsza, tak mi się wydaje. No ale niestety w hotelu nam się jakoś drogi nie skrzyżowały potem po raz drugi i tak wyszło, że dopiero po hotelu się skrzyżowały. Może tak po prostu miało być? Wydaje mi się, że tak. Nie mam przynajmniej żadnej presji, że jesteśmy parą pohotelową, że mamy presję, bo byliśmy w hotelu albo że... Tylko dzieje się to naturalnie. Tak, no to jest super właśnie. Warto wspomnieć, że wy pierwszy pocałunek mieliście na swoim koncie, aczkolwiek w programie. No i właśnie, jak go wspominacie, sytuacja z basenu, wszyscy wiemy, o czym mowa. Bardzo dobrze to wspominam. A kto lepiej całuje, Kasper czy Sewak? No jakby odpowiedź jest na ten moment oczywista, Kasper. Tak, no nie mogłaby odpowiedzieć inaczej, bo bym się obraził. Wiemy, że dzieli was dosyć spora odległość, bo ty jesteś Kasper z Łodzi, ty Laura z Rybnika. Jak sobie z tym radzicie? Weekendowo sobie radzimy. Jakoś dajemy radę. Jakieś plany na przyszłość? Mniejsze, większe plany na przyszłość są, ale na razie to jest, tak jak mówimy, dosyć świeże, więc na razie weekendowo i teraz też tak jak na przykład dzisiaj w tygodniu, więc w tygodniu też się czasami spotykamy. No i zobaczymy, w którą stronę to pójdzie. Na razie idzie w bardzo dobrą stronę i chcemy, żeby tak szło dalej. Pytanie, czy były pierwsze sprzeczki, bo to gdzieś tam zawsze na początku jest pięknie, a potem czasami się coś zdarzy. Nie, próbujemy na razie się sprzeczać. Nie było żadnej kłótni, więc tak jak mówimy, to jest za świeże wszystko. Czyli to są jeszcze te wszystkie endorfinki, tak. Serotonina, dopamina. Tak, dokładnie, to jest. Pięknie, to życzę, żeby to trwało jak 100% najdłużej. 100% szczęścia, no. Powiedzcie mi, bo wiemy, że gdzieś tam w tym wszystkim w programie był jeszcze Grzegorz. Jak on zareagował na wasze zbliżenie? Czy rozmawialiście z nim o tym? Tak, no ja z Grzesiem od razu po, jak się to nazywa, afera basenowa, porozmawiałam z Grzesiem, jakby przeprosiłam go, bo to był ogromny kubeł zimnej wody dla niego, to na pewno, i dosadnie mu powiedziałam, może i dobrze, że wprost, że tutaj nic nie będzie oprócz przyjacielskiej relacji koleżeńskiej. Kasper, czy ty miałeś taką rozmowę z Grzesiem? Jakby mnie ominęła ta rozmowa z Grzesiem, my nie mieliśmy jakby w programie między sobą żadnych zgrzytów o tę sytuację, bardziej on miał problem do Laury, no bo jakby... Podwójne standardy. Tak, to już zostało wyjaśnione, że właśnie podwójne standardy, ale też rozmawialiśmy, to nie było tak, że my to jakoś zostawiliśmy, zamieciliśmy pod dywan, więc mieliśmy to wszystko załatwione już w hotelu. Dosyć szeroko komentowanym wątkiem, jeśli chodzi o tę edycję Hotelu Paradise, była Karolina i gdzieś tam te jej płacze. No właśnie, trochę trudno się to oglądało nam, widzom. Jak tobie się, Kasper, to oglądało?
No, mnie też się to trudno oglądało. Myślałem, że byłem bardziej stanowczy w swoich wypowiedziach w stosunku do niej. No, mi się wydawało, że to bardzo jasno jakby się określiłem. W telewizji też było widać, że w miarę jasno, ale no, nie uciąłem tego w 100%, więc może to był mały błąd, ale no, nie żałuję tych decyzji, no bo dobrze na tym wyszedłem, jak widać. Czy Karolina wie już o waszej relacji? Domyśla się. Znaczy, to było tak, że nie było oficjalnego oświadczenia, że jesteśmy razem. Może to nastąpi. Coming outu. Tak. Pewnie się domyśla, bo to było od samego początku, myślę, widoczne. Już po zakończeniu finału w Panamie mieliśmy jedną noc tam w Panamie jeszcze. Imprezę pewnie wspólną gdzieś tam jakąś. Tak, no i tam jakby zaczęliśmy rozmawiać z Pim, więc to się tam zaczęło. Ona pewnie też to zauważyła. A jak wyglądają w ogóle wasze relacje? Czy, bo wy w hotelu, nie wiem, jak, no właśnie, ja Karolinę bardzo krótko znałam w hotelu, ona szybko odpadła, bo myśmy się minęły w pewnym sensie. Ja bardzo ją lubiłam, lubię dalej, no ona ma pewnie dystans jakikolwiek, minimalny może dla nas, dla mnie, więc jakby nie mamy tak, że się nie lubimy, ale tego kontaktu na co dzień ja z Karoliną nie mam. Chcesz dodać? W sensie ja też nie mam takiego na co dzień kontaktu, ale jak są jakieś wspólne imprezy, to nie jest jakaś spina, jakaś kosa, tylko po prostu ona ma swoje w Szczecinie, ja mam swoje w Łodzi życie i tyle. Nie. Życie toczy się dalej. Tak. Za nami emocjonująca Pandora. Przyznam, że ja miałam ciarki, gdy na to patrzyłam. No i przede wszystkim takim chyba najbardziej wzburzającym momentem były słowa Elizy wypowiedziane w twoim kierunku o pieniądzach. Jak na to patrzysz z perspektywy czasu? Bo wtedy byłam pod wrażeniem twojego spokoju, tak, o pieniążkach. Tak. No co ja miałam zrobić? Tylko zachować spokój i klasę. Czy ty, Kasper, byłeś dumny z tego zachowania? Bo faktycznie, ja przyznaję, jak patrzyłam na to z boku, to mówię, no ja bym chyba nie wytrzymała. No ja pewnie też bym się tam odezwał. Widać było, że Grzesiu się bardziej zagotował niż Laura, bo on już tam naciskał, żeby Eliza powiedziała dosadnie, co ma na myśli, bo ona niby zostawiła to do namysłów wszystkich, ale no wszyscy wiedzieli, o co chodziło. Więc ja bym tam pewnie na miejscu Laury wybuchł też, więc no podziwiałem. A to było dla ciebie bardziej właśnie takie złoszczące czy smucące? Nie życzę jej tego. Po prostu. Jasne. To ostatnie pytanie, żeby też za bardzo was nie ciągnąć za język. Jak dzisiaj wyglądają wasze relacje z Elizą i z Jayem? Wiemy, że było gorąco, bo Eliza miała żal o to, że z Grzesiem wyrzuciliście ich z programu. Czy już złapaliście wszyscy do tego dystans? Bo zastanawiająca. Wiesz co, ja z Elizą i Jayem nie rozmawiałam na ten temat. Od Panamy? To już tyle miesięcy tak, minęło. Tak, o Pandorze nie rozmawialiśmy. Jest dystans w tych relacjach, ale jesteśmy dla siebie mili. Kropka. Moment, w którym odpadała Eliza z Jayem, Eliza powiedziała do ciebie, że wątpi, żebyście kiedykolwiek pogadały. Czyli to się ziściło. No, mówimy sobie cześć na imprezach. I na tym się kończy. No, jesteśmy miłe i takie uprzejme ze względów grzecznościowych. Tam, czy tam jest sympatia, czy antypatia, ciężko powiedzieć, po prostu... Kurtuazja. Możliwe, że tak. Kasper, tu pytanie bardziej jeszcze do ciebie, dlatego że wiem, że ty miałeś z Jayem bardzo dobre relacje tak. W hotelu. Tak, ja miałem z nim bardzo dobre. Po hotelu one trochę przygasły, ale no nadal jesteśmy kolegami. Z Elizą też mam jakiś tam kontakt mniejszy, większy, ale to jest tak czysto kumpelsko, nie jesteśmy jakoś tak bardzo blisko już teraz. Kasper, nie wiem, czy ty widziałeś mój wywiad z Klaudią Eldursi, ale jeśli nie, to ci go streszczę. Powiedziała, że jesteś graczem. I właśnie, i co ty na to? Bo ona tutaj przywołała taką sytuację, że w momencie, kiedy odpadała Karolina, ty na wizji byłeś smutny, a potem gdzieś tam zabawa. Jak się do tego odniesiesz? To znaczy, nie uważam, że to była czysta gra. To było po prostu tak, że ja dostałem ten list, że Karolina odpada, będąc z Nicolą, która dopiero wchodziła, więc ja się starałem jak mogłem Nicolę wprowadzić do hotelu w jak najlepszej atmosferze, bo wiedziałem, co będzie zaraz w hotelu, więc ja się tam z nią śmiałem. Śmiałem się tam z produkcją, z Klaudią Eldursi, wiadomo, no ale jak już przyszło co do czego, że miałem wejść do hotelu i powiedzieć komuś, że ma się spakować, no to te emocje się zmieniły w smutek, no bo to każdy, kto by odpadał, to jest zawsze smutny moment dla nas wszystkich, więc tam te emocje zeszły, ale rzeczywiście tak chwilę
chwilę jeszcze przed wejściem, przed tym, jak skumałem, że muszę wejść za bramę i komuś powiedzieć, że ma pakować walizy, to tak, to wtedy jeszcze w miarę humory dopisywałem, no bo tak jak mówię, nie chciałem, żeby Nikola miała najgorsze wejście, a i tak je miała, więc słabo wyszło, tak czy siak. Laura, jak ty to oceniasz z perspektywy czasu? Czy Kasper był graczem? Nie, ja go też poznałam, chociaż krótko, bo krótko byliśmy parą w programie, jako szczerego chłopaka. Ja miałam do niego dystans, bo hotel huczał tym, że tam był taki Kasper, bo ja jakby wchodząc do hotelu jego nie było, więc on wszedł po kilku dniach. Że był taki Kasper, który miał super relacje z Karoliną, była Wiktoria, każda była w nim zakochana, więc jakby ja się dystansowałam. Się biły. No tak, tam trzeci korzysta, więc wyszło dobrze. Ja się tam nie pchałam do niego w żaden sposób w programie, ale brałam dystans, bo dużo o nim słyszałam po prostu. Jasne. Kasper, ty w programie miałeś pseudonim Ken. Jaki ty masz stosunek do tej ksywki? Bo nie jeden pewnie by się gdzieś obraził. Nie, jakby to nie była dla mnie żadna obraza, więc cieszę się, że w końcu mam jakąś ksywę porządną, bo tak to nigdy nie miałem, więc Ken jest akceptowany przeze mnie. Kasper, pytanie bardziej do ciebie. Jak dziś wyglądają twoje relacje z Kubą? Bo widzieliśmy ostatnią Pandorę i wiemy, że miałeś lekki żal do Kuby za to, że wyeliminował cię z programu. No właśnie, jak się do tego odniesie? Tak, rzeczywiście miałem taki tyci żal, bo byliśmy bardzo blisko w programie z Kubą. Na Pandorze gdzieś tam to się wylało pod wpływem emocji i tego, jak grupa już była po prostu zdenerwowana. I w nieładny dosyć sposób wyraziłem swoją opinię też na temat ich relacji z Oliwią w hotelu. Tak, przypomnijmy, powiedziałeś, że jest do dupy. Tak, powiedziałem, że jest do dupy. I rzeczywiście moim zdaniem w hotelu taka była, nieważne co by się teraz działo, to podtrzymuję swoje słowa. Z mojej perspektywy w hotelu no nie była to najlepsza relacja. A dziś, bo z tego co wiem, to oni tworzą dalej związek i myślisz, że mają faktycznie szansę na dłuższy staż? Dziś tworzą związek, ja im też kibicuję bardzo mocno, bo ja się z jednym i z Kubą i z Oliwią się dobrze koleguję, nie wiem czy przyjaźnie, bo to już trochę tak się trochę wycofaliśmy, bo na początku mieliśmy większy kontakt i z Kubą i z Oliwią. Wiem, że mają jakieś wspólne plany, więc naprawdę trzymam kciuki i niech mi pokażą po prostu, że rzeczywiście ja się myliłem, niech mi utrą nosa, życzę im tego i tyle. Laura, może chcesz coś dodać? No ja też im kibicuję, jakby ja jestem, tu nie ma żadnego teamu, tak jak każdy tutaj określa, że czy to team Kuba, czy Oliwka, jakby ja jestem za nimi, jak są ze sobą szczęśliwi, to niech będą. Jasne. Marika, pamiętam początki emisji programu i było trochę spin z Mariką, wiem, że ona też atakowała niektórych na Instagramie, ale z drugiej strony Laura to była twoja najlepsza hotelowa kumpela, ty ją obroniłaś, ona potem też konsekwentnie podeszła w finale do ciebie, no to jak dzisiaj wyglądają wasze relacje? Dobrze, ja z nią mam jako taki kontakt, może to nie jest kontakt na co dzień, ale na pewno jakby się wspieramy w tym, co czytamy na internetach, czy to jakieś negatywne komentarze, czy to relacje. Mamy wsparcie w sobie? No tak, tyle. Kasper, ja tutaj chyba przypomnę, nie wiem czy dobrze pamiętam, ale w razie czego mnie popraw, że ty powiedziałeś kiedyś na jej słowa, że może komuś zasięgi się nie zgadzają, to może ktoś próbuje tutaj dymy robić. Tak, wiem, która to była sytuacja. To była w ogóle sytuacja z początku, to były zaczepki w stronę Elizy. Wtedy rzeczywiście tak uważałem. Coś mogło być na rzeczy, bo to były niepotrzebne zaczepki, bo po Panamie wszyscy sobie razem wspólnie ustaliliśmy, że takie rzeczy zachowujemy dla siebie i żeby to cały internet nie huczał, że jedno gada na drugie, no a tam niestety się coś wylało na Instagrama po raz pierwszy tak naprawdę. Więc no tak, no wydawało mi się na ten moment, że to było takie, żeby podbić jednak oglądalność swojej osoby i tyle. No nie widzę w tym jakoś nic bardzo złego, ale no umówieni byliśmy na coś innego, tak, więc coś tam zahaczyłem o ten temat. A dziś bliższa jest ci Marika czy Eliza? Dziś chyba nadal jest mi bliższa Eliza, bo to jest powiązane z Jayem po prostu, a z Jayem mieliśmy bardzo dobry kontakt w hotelu, więc to idzie ze sobą.